Częstotliwości? Tak, są podane w briefingu. A, w briefingu misji, tak? I jakim jesteście? Coltem? Tak, tak. To 2611. Dobra. Ja mam flight delay na stanicy. To weź sobie ten. Out i jeszcze raz za chwilę. Do spektatorów, nie? A ogólny jaki jest, bo nie zwróciłem uwagi? 255? Powtórz? A, wax 251, sorry. A, wax 251. Dobra, Uzi, to mamy 268, jak coś jestem na tym. Tancer, jak tam z odległościami, to chyba jedna butla, nie? Bo tam będziemy tankować. Tak, macie dwa tankery, także jest, nie jest daleko. Także Chief, turn on the ground power. Te częstotliwości macie podawane przez, one są w formie GG, to są po 5 na ten, nie? Ground power is now on. Tak, po 5 cyfr na dany ten. Nie wiem, bynajmniej ten format jest ogólnie przyjęty w tym. 2000 bez problemu wchodzi, ale czy to w 18 wchodzi, to powinno to wchodzić, bo moim zdaniem. Dobra, odpalony jest. To mnie zajebał. Uwaliło skrzydła. A wchodzę jeszcze raz. Ja się odpalałem na stanicie i ktoś się we mnie pojawił. To chyba ja. Się te cyrki dzieją? No to by było niedobrze. No. Na podróż cały czas. Widzę, że kto? Widzę, że komie się trzęsie, ja się trzęsę i mi było, jak mnie przez Brian. No ja się też jakoś dziwnie trzęsę. O, mnie załoga. O, wybuchłem. Pierdolło wszystko. Czemu tak? Bo się wszyscy zaczęli respawnować, kiedy Stanis nie jest przygotowany do tego, żeby się zrespawnowało więcej jak 8 osób, tak? O, ja trochę też. Źle, tu trochę źle jest zrobione, bo powinno być tak, że pierwsza czwórka powinna być w kocie na katapultach, druga powinna być na rampie, też w kocie, a trzecia powinna wchodzić już też, ale w kocie, ale po nich, tak? Żeby było szybko. Jedni na katapultach zium, tak, ogarną się, wypieprzają, drudzy gdzieś tam już się szykują do wykołowania i jak opuszczą miejsca parkingowe, to wtedy ta czwórka dopiero wejdzie. To ja nie mam, wchodzi, bo wybuchłem, ty. To widzę, to no to, widzę że ja z tym Łukaszem jeszcze żyjemy. Ja wiem, co tu zrobić. To może my go rozruszymy po prostu, niech wszyscy zejdą, a nasz niech Uzy niech ruszy w czołości. No możemy tak zrobić, tak, bo ja z, dobra, tym, ja dobra, z Łukaszem jesteśmy na serwerze, więc możemy wejść do z tymi... To ja wchodzę, reszta niech wyjdzie o 18, poczeka, aż mi się wystartuje w całości. Okay. Czyli Uzi pierwszy, tak? Tak, 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 drugi. Uzi font. A Uzi teraz. Dobra, Hacerku, to my startujemy zaraz? Jestem. Musimy pracować, bo się dużo. Dobra. To jest trening, tak że mówię. Jak ustanic nie obrabia sytuacji, no to... Tak, nie mówię, trzeba ustawić ten płot. Ale wszystkie daj na gorące, tylko ten warunek jest, że te pierwsze dwa miejsca albo będą to katapulty, albo będą to miejsca parkingowe. Na zasadzie jak jednych dasz na katapultach, tak? Tak jak ja się teraz rozpałem na pierwszej katapulcie. To jak jestem już hot, szybko uzbrojanka, jakiś tam pierdoloty kanał, tu radio, czek, wypieprzyli, tak? Następni zajmują katapulty, ci co byli w kocie, ale na miejscach parkingowych. W międzyczasie się też uzbroją, przygotują, cych wykołują, zajmą katapulty i w tym momencie wchodzi ten trzecia czwórka, która ma tutaj wejść, tak? I oni też już mogą być na chocie, tak? Bo tu chodzi o czas, kiedy oni my będziemy się odpalać i tak dalej, i tak dalej.
Dobra, teraz chodźcie, tam już jesteśmy. Tak, jesteś tam, wchodzisz? Idę powolutku, meldam już zaraz. I co, z niej udało ci się z tym, co wczoraj pytałeś, z tym... Wiesz co, próbuję sobie tak jak mój gruz, że tam pod siebie coś tam robić, wiesz, jakieś tam ustawienia, bo chyba to faktycznie nie ma sensu brać u kogoś jakiś tam, wiesz. No powiem ci to z własnego doświadczenia. Raz w życiu dałem kolesiowi po tym... Jedyneczka, na którym miejscu stoisz? Tu skręca głowę, tu mu się rozjeżdża. Ja mówię, a w którym miejscu masz kamerę? Ano na dole monitora. No widzisz, a ja mam u góry monitor. Ale widzisz, to jest kwestia jeszcze jednej rzeczy. Zwyczajenie głupiego łba do tego, żeby kręcić, nie? Na twojej prawej, jakoś tak 100 metrów od ciebie nawet, nie? Bo ja mówiłem Hancerowi, że już miałem wcześniej, tylko że ja po prostu... No, ale nie widzę, dobra. Przyzwyczaiłem się na joysticku, wiesz, obracać, nie? Tak. Teraz sprawdź. Dobra, widzę światełko. Dobra, to ja wziąłem 4 Mavy E. A jakie były te drzwiami Mavy E, zobaczmy. Nie no, bierzcie panowie tak, żeby pod ten laser brać bardziej, nie? No to jest pod laser właśnie. No, właśnie o to mi chodzi, żeby pod laser. Może te damy nie możemy wziąć, bo ten JTAC nie pokazuje... No jakoś tak dziwnie, nas rozstawiło. No właśnie, chociaż z jedną, gdybyście wzięli na próbę, zobaczyli jak to działa. To da się tam zrobić, nie. Ale już widzę, że nie trafią, bo masz... musisz podawać te inne koordynaty w JTAC-u. Musi być tam te, na przykład 42 myśli 16 myśli 28 i przecinek... A, wiem, że te setne jeszcze muszą... Tak, bo inaczej to damy to polecą, wiesz, nie tam, gdzie powinny. Tak, to oni tutaj nie mogą korzystać z tych skróconych. Na chodzie jest wszystko? Nie. Tak. Chcemy postawić na kąt. Pytałem się jeszcze. Dobra, więc tak, najpierw ja muszę podjąć żołnierzy na 220-30 mil, a ty masz 104-30 mil. Zapamiętaj sobie 104 kierunek. Dobra, to teraz co na tej. Zaznaczyłem sobie na kompasie 104. Tylko zebrać z tego. To ja wjeżdżam pod trzecią katapultę. Tak, podjeżdżajcie. To jak wy pójdziecie za katapulty, to w sumie ten Ford może wchodzić, nie? Teoretycznie możemy zaryzykować, tak? Tylko pytanie jest takie, czy nie będzie przypadkiem sytuacji, że oni się zrespawnią też na katapultach. Będzie tak, taka sytuacja. Czekajcie, no bo... Tak? Ty ktoś tu się, nie wiem, mi cały czas szarpie ten wiatr. Tak, no bo on kołysze, nie? Bo są wiatr jest. No, że ci szarpie, to nie jest wina tego, to już na pogodę. Ja sobie wyznaczę kierunek potem z tego mojego na to swoje. Jak wietrze, to może mieć problem. Nie? Pizję w jedną albo w drugą stronę. To musimy separację zrobić. Okej. Okay. Dobrze, podane. Zapomniałem, żeby tą mapę przełączyć sobie na kilometr. Nie wiem, ile to jest 30 kilometrów. Ja to nie wiem. Ja to też przyzwyczaję, jak ludzie nie startowali nigdy przy tym i... Ktoś tam też w silnym wietrze, to... No wiesz, kilometry są nieważne, tylko potem mi chodzi o kierunek mniej więcej. Pewnie zarzucił. Ale to odpowiednio trym już jest okej. Zapomniałem powiedzieć, że zagrożeń AA żadnych nie ma. W GB12 tam się MFU zdawało off, nie? Z tego co pamiętam. No właśnie, jak to teraz mi zapomniał. Ja mam tak gdzieś w kierunku Kutaisi 104. Ja dałem MFUS off i mode CCRP. Dobra, jestem ready. Czym jest załadowane? Czym załadowane są? Niczym nie ładujesz, lecimy z tym, co mamy podwieszone, także standardowo. Potem w kierunku 7. Tylko mamy tego, lightinga, nie?
76 do 80. Zadaniem naszym jest oświetlenie celów. Komunikacja z innymi flightami, oświetlanie celów. Tego lecimy lekko ubrania. A te kody od razu można wpisywać? Tak. To my w UZI 1, roten jesteśmy 3-4, to weźmiemy to, że będziemy ten UZI 2, nie? Czyli ten, czekaj, gdzie to jest? Czyli ten UZI 2, 1666. No wy sobie podzielcie, tak, że podwierzcie. No dobra, my jesteśmy na katapultach, wszyscy tam w miarę pospinani, gotowi, uzbrojeni. Ja ready. Ja trójka ready. Okolice 70. Trójka też ready. Bo stawiam, że koło sam ready masz. Jeden ready. Żołnierze, bo to tak a na jakim razie? Dwa ready. Dwa, sześć, osiem. Czekajcie, bo sobie... Okolice sam ready, przed Kutaisi, między Senakiem. Na którym my tu w lotnisku stoimy. Senaki stoimy. Senaki. A między Senaki a Kutaisi, bardziej przy Kutaisi masz sam tred, taką miejscowość. Przed tym gdzieś tam położę. Ej, gruz, weź zmień w stronę w Bigboardzie. No jest coś takiego. A którą? W którąkolwiek. No. Dobra, czyli zostaje taka sama, nie? Bo obserwuję sobie ciebie z kamery zewnętrznej i myślałem, że może... Ja się wyciszę na trasie, bo mnie zaczyna irytować. Nie bądź? Co no ty? Widzę twoje kolano i na nim przecież to są etki, to. Chociaż w sumie nie zdziwiłbym się, że wiem... Sound muted. Jeden też ready. A pamiętasz, jaka jest ogólna częstotliwość? 255? Chyba 251, zaraz zobaczysz. Wypada na Awaksa 251. Pasa i w prawo tym A7, nie? Pasem. Końcówką 09 prawie. Też w sumie nie ma się co wzbijać, wejdziemy na jakieś tam 500 stóp i tyle. No, dobrze radasz. Nie, bo to jest ile? 15 mil bodajże. Nawet nie 13 mil, gdzie będzie wychodzić. Ale chyba wieje z lewej do prawej mocno, nie? Tak, tak, strasznie buja.
mówiłem tam do tamtych. Tam nadążasz? Setką lecę. Tak, tak, widać. Tragedia. Że tak, bo tam w strefę jak wlecimy, to powinni odpalić dym, nie? No tu niewiele widać przez te okna. Jezus Maria, ściana tekstu. Wycieraczki włączyłem, a co? Magic Wand to Uzi One Forci Fly taking from Stony. Pierdziele, jeszcze tak mnie nigdy nie znosiło. W ogóle jakiś tak dziwny się przepraszam, co tu lecę? Jakaś taka mgła. No, muszę lecieć mniej więcej w kierunku 24, żeby lecieć w kierunku faktycznie 22, nie? Tak złej, nie? Ja też nie. Śmieszne to będzie lądowanie. Może potrzebowałem mniej więcej ratowników. Ja muszę wygminić, skąd ten wiatr wieje. Znosi mnie na lewo, czyli z prawej strony nasze gdzieś tam wieje z kierunku mniej więcej 330 albo nord nawet. Być może tak, tak jest. Ty, ja tej igiełki nie widzę. Ja widzę tylko deszcz. No ja mam taką igiełkę, takie jakby... Takie delikatne
beczki, tak? Wiesz. Tak, tak, wiem, bo jak wyłączyłem się z mapy, to ją przez chwilę widziałem, ale jak, potem mi znikła. Bo to tak ten, to tak jest w DCS-ie, że jak się właśnie przełączasz czasem z mapy lub z innych widoków, to część pogody się zmienia, jakby żnika. Ja muszę jeszcze bardziej skręcić śmigłowcem, bo na razie tak mniej więcej lecimy dobrze w moim kierunku, ale kurde, musimy bardziej w prawo odbijać. Ale przynajmniej ładny wschód słońca za nami. Ja na chwilę go włączyłem, ale już jest tak jasno, że widać wszystko. Jak jest ta rzeka tutaj na lewo od jeziora, to mniej więcej tą rzeką by musieliśmy lecieć, żeby dotrzeć do tych moich. Tu niedaleko jest jakieś takie małe rozwidlenie. Mniej więcej na tym rozwidleniu gdzieś powinni teoretycznie być ci moi żołnierze, bo tak by wypadało te 30 km. Łatwiej by ich było znaleźć. Buja przednio. No, jest moc. Zacznę trochę zniżej. Ładny drift tam robisz. No tak rzucam, co ci poradzę. Prawie nic, a 3 to dopiero 1. Chyba bym się pieprzył ile z kilometrami. No mam nadzieję, że nie, bo to by było na środku morza gdzieś. Czy oceanu, czy cokolwiek tam jest. No wypadało mi tutaj gdzieś koło rozwidlenia na tej rzece, która jest przed nami.
musimy cię kręcić i szukać dymu. Tak. Znaczy wątpię, żeby ich w lesie postawił. Nie, no właśnie to nie raz. Ta polana po prawej stronie wygląda interesująco. Nie widzę, żeby tam coś stało na nogę. Ustaj gryzio, czek. Teoretycznie to już jesteśmy w tej okolicy mojej. Żeby było śmieszniej, ta polana jest na rozwidleniu. Tu trzeba pokrążyć troszeczkę, no. Może nie łapie mi się w obrębie, tak, ale z nim, czy jakoś tak. No, jeżeli najpierw polećmy może bardziej w stronę... O, dobra, widzę dym, pojawił się, jest na godzinie mojej 11. Dobry, zasięg dymu jest daleko. I przynajmniej widać skąd jest. No to ciekawe, bo ja nie widzę. A może widzę daleko, coś? Wiesz? A i tak mocno wyfukowano w stronę ten dym? Dobra, I see. Widać siłę wiatru teraz. Zielony dym zawsze jest gdzieś tam i czerwony lepiej widoczny, nie? W takich terenach. I potem stąd powinniśmy się kierować na 70, żeby dolecieć mniej więcej do tworu. Ja stąd mogę wyznaczyć się, kurde, bo pamiętam mniej więcej, gdzie to miało być. Tylko wyląduję i wyznaczę. Okej, okay, roger. Akurat z geografii byłem dobry i zawsze nie mam. Ja już nie pamiętam swoich uczynów. No ja sobie wyznaczyłem z lotniska kurs na moje, kurs na twoje i potem sobie zapamiętałem, gdzie mniej więcej twoje wypadało te 13 mil. Sobie wziąłem po prostu i wyznaczyłem z mojego punktu, czyli teoretycznie z tego rozwidlenia rzeki na twoje. I wiem, że to jest w okolicy tej wiochy tam tutaj na S, co ci podawałem przed Kutaisem. To teraz sobie po prostu w tamtym kierunku wyznaczę 14 mili tyle. Czuję, że to może być zabawne lądowanie. Pa, za nami słońce wstaje, a przed nami księżyc się chowa. Takie rzeczy tylko w DCS. Nieprawda, ja kiedyś widziałem, no między nimi separacja między księżycem a słońcem może była tak, nie wiem, 20 stopni kątowych. Widziałem słońce, które zachodziło i... Nie, na odwrót. Księżyc, który zachodził i słońce, które wschodziło obok siebie. Się dziwiłem, jak to jest możliwe, ale jest. Na własne oczy to widziałem. Nie wiem, ja sobie nie przypominam takich rzeczy, żebym widział. Wiesz co, ja miałem na wschód okna akurat w starym mieszkaniu i tak wypadało czasami, jak wstawałem do roboty, że widziałem.
znaleźć tych łebów, gdzie oni są. Pamiętam mniej więcej gdzie był, ale nie widzę tych żołnierzy. To mnie bardziej martwi. Widzę drzewa. Spróbuję wylądować w wody. Czyli te miejsca gdzie był. Mayday. Spadasz? Nie, zgłoszenie F-18, shotgun. No dobra, to weź zapamiętaj tylko. A, no shoot. Dobra, okej. Okay. Kurde, ale mnie wyniosło w tym zakręcie, ja pierdolę. No ja nie widzę żołnierzy, nie? Wiesz jak, to może być tak, że się mogą być, że się respawnią jak wylądujesz, wiesz? Wiesz jaki jest motyw? Stoję w miejscu, już praktycznie na hoverze, a pokazuje mi, że lecę z prędkością do przodu 40 węzłów. Where are you, motherfucking soldiers? To ci zabawna sprawa. Medevac 1 do Hansera. Medevac 1 do Hansera. Nie ma go prawdopodobnie na 257. Jestem, no dawaj. Powiedz mi, bo wylądowałem w miejscu gdzie mam dym, obok tego miejsca gdzie był dym. Dzięki w ogóle za pogodę, wiatr jest świetny. I powiedz mi, gdzie są ci żołnierze mniej więcej od tego dymu? Mówię, dzięki w ogóle za pogodę, jest zajebisty wiaterek. Wylądowałem w miejscu, gdzie był dym i szukam żołnierzy, nie mogę ich znaleźć. W tym miejscu, gdzie byłeś dym, jeżeli dobrze poleciałeś swoim tym, powinieneś mieć menu w tym, w radiu. Aha. Oni powinni być tam kody.
No koło dymu nie ma, nie widzę fizycznie żołnierzy właśnie, chyba że oni gdzieś daleko od tego dymu byli. No oni są kawałeczek, ale park mają na 700 ustawione, oni powinni bez... No dobra, to spróbuję ich wywołać. No nie ma. Ja się chyba wzbiję i zrobię. No powiem trzy. Zrobię sobie kółeczko, bo ani pod menu ich nie mam, ani ich nie widzę fizycznie. No jak byli daleko od domu, to mogą być pochowani w tych drzewach. Cholera wie. Nie no, niby byli niedaleko, kawałeczek, a radial od tego dymu mają niby od tam od swojego wsiadania 700 metrów, więc chyba jak jest. Dobra, startuję. Przelecę się tutaj nisko, zobaczę czy gdzieś widać. Dobra, widzę ich chyba. Chyba muszę sprawdzić. Mogę się mylić. I chyba na pewno się mylę. Tak, zdecydowanie się mylę. Ja wydaje mi się, jakbym leciał za 30. Tak, no bo jest wiatr taki, nie? Ja piszę w miejscu praktycznie i mam 60. Ty, ale nie widzę tych żołnierzy. Czy oni chyba się nie pojawili, czy są gdzieś w piździec? Kuźwa, przeleciałem cały teren dookoła i ni chuja. Czy nie, no to miejsce to widzę, gdzie to było, nie? Ten dym, ale szukam żołnierzy, ich nie widzę. To jest najgorsze. Czy oni są pochowani w krzakach, czy co? Już miałem lądować między dymem a ludzikami, a ludzików nie widzę, to jest problem. Tak, najpierw próbuję kawałek dalej do przodu wylądować, zobaczę co tam się stanie. Nie, tu ich nie widzę.
Hansel, jaki, który taka jest ten krążący? Tanker? To jest ten pierwszy, Arko. Poczekaj. Cholera, 40? 40, a nie 40? 40! A, przepraszam, zgadza się. Nie, nie, czekaj, Arko ma 242, częstotliwość 40, 22 tysiące. 42 taka, sorry. 40 to jest Texaco, po prostu, 18 tysięcy. Z tej strony Bartek, mam pytanie, jak ustawić zapalniki do 12? Zapalniki na off. Oba? No tak, ogólnie na off, ten fuzer ma być na off. No inaczej nie będzie określił się. Reszta tam jakieś, wiesz, pierdoły na instant, coś to może być, tylko nie na off, ten na off. Ląduję z drugiej strony przed drzewami. Ściana tak z tymi nie pomaga w tym. Na ziemi. Menu dalej nic. Są na waypointach trzeci i czwarty, czy jak to wygląda? Że taki masz na waypointie pierwszym i drugim. Na czwartym i piątym będą na dziesiątki. Wszyscy mają tak samo. Ja, pierwszy waypoint tam nad lotniskowcem praktycznie. Nie waypoint, target 1, target 2. Okej, okej. Nazwa, po nazwie patrz. Nie ma ich tutaj, za chuja, no nie widzę ich. Twój pan ziemi, na razie muszę wyskoczyć z kabiny. No luz. Ja obniżam obroty i kontaktuję się z kancerem. Sound microphone activated. Ty, Hunter. Sound microphone muted. Medvac 1 do Hansera ponownie. No dawaj. Słuchaj, obleciałem tu cały teren wkoło, próbowaliśmy już w różnych miejscach w stosunku co do tego dymu lądować, ale nie możemy znaleźć tych żołnierzy, a pod menu Airborne Plus ich nie ma. No to dziwna sprawa, kurde. Jeszcze przed tym sprawdzałem, na jedynce mówisz, ale dym był w lądzie, tak? A ich nie ma. Tak, wylądowałem na początku koło niebieskiego dymu i żołnierzy nigdzie nie widzę wkoło. A naprawdę dobrze się przyglądałem i przeszukiwałem, latając dookoła tutaj całe te pola. Nie no, oni byli kilka, w sumie może ja wiem, z około 10 metrów tam troszkę więcej do, od tego dymu, nie? No powinni tam skubańcy być i my nie powinni. Nie ma ich. Musieli sobie pójść gdzieś. Albo ich zwiedzić. No ja wiem, tylko. Ale czy do dwójki, zobaczycie czy tam coś jest. No luz, mogło ich zwiać, bo jak ja wiszę w powietrzu, to im pokazuje 40 mil na godzinę. Daj znać jak będziesz. Magic One to Uzi One. W tej chwili zbliżamy się do tankowca Arco. Przechodzimy na częstotliwość tankowca 242.
Luzik. No jak testowaliśmy ostatnio z Hanserem, to ładnie, ładnie siadali. Elegancko, bo mi widać. No no, ale teraz fizycznie nie ma. Weź sobie otwórz mapę. A jestem? Przed Kutaisi, ta Samtredia jest miejscowość duża, nie? No tak, tak, Samtredia. Na prawo od niej masz Ahal Sopeli. I za rzeką na południe od tego jest miejsce twojego podjęcia, twoich żołnierzy. Tuż za rzeką, na brzegu, tak jakby rzeki. No taki mega duży bananie, tak? Ta, na tym takim mega dużym bananie, cypelku. Czyli stąd to jest kierunek 70. 28 mil. Dobra, to ja go rozkręcam i będziemy startować, czy jeszcze potrzebujesz chwili? Już, gotowo. Chcę ustawić 70 na tym głównie. No dobra, to ja się podrywam. Lecieć w kierunku 70, ustawiałem się na słoneczko. Dobry drift z rana jak śmietana. No nie zgodziłbym się z tym, ale...
trochę przyspieszyć? Staram się właśnie. Wiatr prawie w dupę, więc jest fajnie. 120 bez problemu tam wyciągnę. Znaczy tak, nie wiadomo, czy nie przekłamuję tą prędkością już teraz, tak? O no, no tak. Znaczy no naszej prędkości na pewno nie przekłamuję. Panowie, mordujemy, że dziesiątki są na miejscu. Target 4, target 5, także jeżeli ktoś jest wolny, to może tu podlecieć i... Myślałem, że się rozpogodziła, ale chyba nie to. Tak jak wiecie, wiatry zmieniają. Znaczy, może tak być, bo Hansard testuje, testował, pewnie testuje dynamic weather, więc może się zmieniać pogoda. A, więc albo się wiatr zmienił, albo wiatr ustał, bo na tą chwilę mogę lecieć prosto. Nadążasz tam? Wziąłem ganerów, więc jest tam pewnie cięższe trochę. Thank you.
Ja też mam gunnerów. No teraz widzę dopiero. Prawie w ogóle nie widać, nie?
zrobić na ogólny, bo to się zaraz chce. 140, 141. Okej, bo my już tutaj chcemy atakować. To mamy łódź na 251 czy na tamtych? Jeżeli chodzi o Snake'a, to dajcie na 251, bo ja to nie ogarnąłem tego 140. Chyba, że Hansen popierdolił i to ja mam ich tutaj podebrać, ale spróbuj między nimi się tam ustawić. Dobra, to zależy co, jaki waypoint ubierzecie, nie? Ja jestem na czwórce, on jest na piątce, nie? Okej, to w takim razie Bartek będzie atakował czwórkę. A ten... moja trójka będzie atakował piątkę. Dobra. 2-5-1 retuszek? Brak. Brak kontaktu. Podejdź w koło, w krąg nad celem, ja bym sobie podejść tam. Dobra, czy by Snake ma zacząć podświetlanie tej szybki? Dobra, tak to nie, nie, bo musi podlecieć do ciebie skoro. Okej, zrozumiałem. Dobra, to tylko dobrze wchodź. Dobrze, 1-3. Jest możliwość podświetlenia jakichś celów na waypointie piątym? Tak jest, mogę podświetlić siłkę. Magic One, Uzi One po tankowaniu na 2-5-1, czekaj. Dobra, powinno być. Jaki kod? Uzi One. Roger. Chwileczkę, zaraz ci powiem. Gdyby zniknął żołnierze stoją, to moich musiało nie być. Jest coś już na tym 2-4-0 może? Ja jestem na 2-4-0. Waypoint 4. 1-5. 5-4. Nie ma ich myli. Dodge 1-3, kod 1554 przyjęty, podchodzę do celu, odległość 13 mil. Przyjął. 2-4-0 nie odpowiada. Na 2-7-0 jest Enfield 1. 2-7-0 to jest częstotliwość Hansera jako Enfield 1. Nie, tam pomyłka. Zmieniliśmy 1-4-0. Nie da się nic z tym zrobić. Medewak do Hansera, misia pysia. No, dawaj. Tu gdzie moja dwójka miała cel, są żołnierze, jest ich czterech, był dym, ładnie wszystko, z tym, że nie ma ich w menu pod Airborne Troops. Dobra, podświetlam cel. A to pewnie znowu coś się pieprzy, kurde, bać. No, to tylko tak informacyjnie, bo wylądowaliśmy między dymem a nimi i niestety, ale nie da się ich wybrać, nie? Ale rozumiem, dobra, bo tutaj jest zamierzanie teraz. Czekaj. Przyjął, my wracamy do siebie. Dodge 1-3, 1-5-5-4, nie mogę nic znaleźć. Odległość od celu 8. Teraz będzie 2-8-3 kierunek. Enfield 1, Enfield 1, jesteś na 2-5-1? Tak, jestem na 2-5-1 na 1-4-0. Chwila, podjedę drugi raz. Ja będę podrywał z ziemi teraz i kieruję się na 2-8-3. To Uzi 1 zostanie na 2-5-7, bo nie możemy przejść. Ok, w tej chwili na twojej szóstej. Enfield 1, Uzi 1 jest w tej chwili 27 mil od waypointu 4, podchodzimy od zachodu. Widzisz na 12 dym jakiś? Południowego zachodu. No to jakby na lewo od tych bloków w mieście jest dym jakiś dosyć spory. Na razie mówi, może taki biały? Taki szary, no. No chyba widzę. Dobra, teraz widać coś, poświetla się cel. Co to za bułanie? Kopla sera dla końca,
55 na laserze. Obczaję. 15.55, czekaj, cele mi uciekły. Interesuje mnie. Był wybuch i cele mi uciekły. Szukam. Snake, kod lasera 1554. Tu Dodge 1-3 i 1554, dalej nic nie widzę. Robię kolejny nawrót. To był kod lasera 1155 dla Huntera. 1555, przepraszam, 1555. Ale ja mam 1554, bo Hunter ma 1555. A, okej, dobra. A, to jest jakiś komin elektrowni czy czegoś takiego. Wow, się trzy kierunki. Mi miga laser tutaj poświetlaniem, lasera miga, także nie wiem czemu nie możesz podłapać nic. Kurczę, też nie mam pojęcia, chyba że coś robi źle. Jakaś... może ktoś pomoże? Ale w czym wychodzę na pewno? Dokładne? Maveriki, wpisuję kod 1554, odcage'owuję. Szukaj, nic nie może znaleźć. Analizujesz się mniej więcej też tam, gdzie jest cel? Nie, już krążę w koło. Odchodzę znowu, będę próbował następne podejście, waypoint 5. Viper? Tak? A nie, myślałem, że cię coś ucięło, albo cię przestałem słyszeć. Nie, nic nie mówiłem. A, no dlatego myślałem, że nie wiem, wywaliło cię czy coś, bo tak poszedłem do góry, nic nie mówiłeś. Znaczy, no właśnie tak patrzyłem, co tam świruje mój kierownik, ale póki cię widziałem, nie spadałeś tak za mocno, no to nic nie będę mówił. Ale Bank Uzi One, jesteśmy w tej chwili 25 mil od waypointu 4, czekamy w holdingu na decyzję. Roger. To może być krytyczna decyzja, Polska, Włochy 1-1. Tu Dodge 1-3, próbuję zrobić następne podejście na 1554. Okej, okay, zrozumiał. No jeszcze raz próbuję ci tam podświetlić, ale no... Powiedz, jak się będzie świeciło. Któregoś, żeby się katapultował. No, ale to najpierw do bazy, żeby się naładować paliwkiem. No, możemy. Ponad połowa, ale możemy się doładować. Zwolnij odrobinkę. Ja wol my phone. Zniżam do 500.
1-3, czy 1-5-5-4 się już świeci? Burza idzie, bo tak zawiało ciepełkiem. Jednak 1-0 dla Polski, nie uznali bramki Włochom. Hurra! Yeah. Mija Leczka, miga cały czas Elka, więc powinieneś widzieć cały czas namierzony cel. Miałem założyć naszej skórki. A, no nie pytałem się, myślałem, że to standard będzie. Jak się zapytam. Nie, nie, spoko, właśnie tak powinno być. Zrozumiałem. Kompletnie zapomniałem. Zrozumiałem, zmieniam. 15,56, tak? Tak było według briefingu. I taki sam kot musi ustawić flag, który chce przekrutywać. To będzie rzutem bombę. LSSS, czyli to pewnie laser search, coś tam, to tego nie będę zmieniał. No to jest to jak kod, który ty byś szukał. Daj na opcję, daj musisz dać. Tak, już wiem. Dobra, próbuję jeszcze raz. Czyli mamy kod 1556, tak? Tak, bić na obu to potwierdzam. Być na szukaniu i na wysyłaniu tego laseru. Na przechwycie. Dobrze, potwierdzam zmianę. 1556, kod lasera, od Snake, od Enfielda. Dobra, teraz proszę sprawdzić. Nie, dalej nic nie widzę. No już sam nie wiem. Może ja coś robię źle. Co jest, ziomek? Co taki niemrawy? Widzisz, jak ci macham? Znaczy, jak machasz? Ręką? Drzwi się otworzyły. Kod lasera 1556. Lecz on LL Metric. Teraz masz zamknięte drzwi.
No to patrz teraz. Otwarte? Ale to muszą przednie drzwiach? Tak, przednie. Nie, zamknięte. O, ale skutek nie są otwarte. Koryguję do lewej trochę, bo bardzo nie w prawo zboczenie. Jesteśmy w tej chwili 30 mil od wypunktu 4 na południe mniej więcej w holdingu. Jaki przewidywany czas tam dla nas do wejścia do zadania? Najmniej z 5 minut. Z tego 15:56 nic nie widzę. A teraz spróbuj. Taka jest rekomendacja. Przeładuj sobie w tym hornecie bita. Weź to bita, przeładuj z teresy i zobacz, czy po przeładowaniu bita ten Maverick szuka ci. Bo jeżeli rzucałeś coś przed Maverickami, on może być zbugowany. Nic nie rzucałem, mam tylko Mavericki. Ale ja jak mam, wybieram opcję laser search, to on szuka mi tego lasera, nie? Trójkącik mi goni po ekranie, natomiast żadnych celów mi nie znajduje. A coś w porównym lecie, czy troszeczkę nurkę tam to zapodowuje? Trochę w lewo. Zapodowałem nurkę, już wszystkiego próbowałem. Przyjął, chyba też. Spróbuję cały czas Elka, cały czas miga ta Elka. Ja bym lasera nie przegrzewał, bo to... Nie, to wyłączam. Wiesz co, to niech on sobie w tym momencie zrobi szybką akcję. Przeładuj bita, przeładuj steresy i zobacz po przeładowaniu, niech tam się jeszcze raz nagrzeje i zobaczysz, co będzie. Będzie to samo, że nie znajduje, to znaczy, że gdzieś jest jakiś inny bał. W ostateczności możesz jeszcze z target poda podać współrzędne i w hornecie niech sobie wbije, bo być może gdzieś... Myślałem o tym. Słyszysz mnie w ogóle? Nie gadają? No, teraz słyszę. Zrobimy to, możemy tak spróbować, no. Na prawo od pasa podlecimy i potem sobie po prostu... A tylko jak to zrobić? Lądować na północ, nie? Żeby zwiat powiat. Czytać z tego GP, podać przez rawę. Przyjął za tobą. A mogę, ja widzę, ale mogę ci czytać. Nad trawką sobie... pasa podlecimy do drogi kołowej. Bijesz sobie w ten, bijesz sobie w komputer i ten, już. Okej. Mavericka ustawisz w pozycję TGT i on powinien sobie ten trójkąt sprowadzić tam, tak? Potem przejdziesz na waypoint i dasz mu jeszcze raz szukanie, on powinien sobie tam już z... Wydaje. To mi tak ta płyta postojować tam jakby na końcu po drugiej stronie. Tak, dlatego wzdłuż pasa sobie po trawę polecimy, a potem się właśnie w drodze kołowania obrócimy po prostu na północ, na ten 33, bo tam będzie powiatr, dokładnie. I będziemy sobie tutaj na... Słoneczko wychodzi. Słoneczko wychodzi.
tak się jasno na chwilę zrobiło. Dobra, chodź na filmu z 20 mil.
Może świecić, spróbujemy to wygląda. Dobra, idę wyżej, poczekaj chwilę, bo jestem akurat za budynkami. Laser chodzi. No spokojnie, spokojnie. Ja sobie ściszyłem. Czasami ginie, ale... Cokolwiek inny mógł spróbować, podsłapać 1688.
waypoint 5. Nie, target 4. Oznaczony jako target. Dobra, rozejrzyj się.